Moja znajoma ma problem z partnerem. Związek mi się układał całkiem fajnie, ale ostatnio coś się nie układa. I moja znajoma szczerze mi wyznała, że wcześniej było bardzo, bardzo dobrze, a teraz coś nie funkcjonuje. A co nie funkcjonuje? No jeden taki mały drobiazg nie funkcjonuje. On zaczął ją irytować. On ją po prostu zaczął irytować i to czym? Swoim zachowaniem. Facet nagle zaczął kobietę irytować czym? Zachowaniem. Ja się pytam, ale czy to jego zachowanie wcześniej cię nie irytowało? Nie, wcześniej nie. To znaczy zmienił zachowanie? Nie, nie zmienił zachowania. On się nie zmienił, ale to zachowanie zaczęło ją irytować, bo ona dostrzegła z czasem, że jego zachowanie jest po prostu irytujące. I w tym momencie zadałem jej pytanie, a poprzedni facet, to jaki był? No też się z nim rozstała, dlatego że on ją w końcu zaczął irytować. Ona dostrzegła, jaki on jest i tak ją irytował, że nie była w stanie im dłużej wytrzymać. Poradziłem dziewczynie, żeby z tym facetem postąpiła możliwie szybko podobnie. Czyli żeby możliwie szybko zerwała, gdyż jak zerwie z nim, to on ją przestanie irytować. Ten facet ją przestanie irytować. Czemu? Bo skoro facet kobietę irytuje, to ta irytacja jest u kobiety. Jak ona zerwie z tym facetem, to nie będzie tego faceta. Ale jeżeli pozna następnego, to ta irytacja już u niej będzie. I z następnym będzie to samo. Też ją będzie irytował. Nie wiem, czy do kobiety dotarło, ale wyglądało, że zaczęła myśleć. Koniec.